Oto mój misiu, dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał. Zostaw proszę również łapkę w górze. Miś Brązuś i wizyta u dentysty. Pewnego dnia coś nie było tak, jak zawsze. Miś Brązuś poczuł dziwny ból w jednym ze swoich zębów. Zaczął stukać łapką w usta i pokręcać głową, próbując zrozumieć, dlaczego coś jest nie tak. Przyjaciele zauważyli, że miś Brązuś jest smutny i dziwnie kręci się wokół nich. Co się dzieje, misiu? Czemu jesteś taki przygnębiony? Zapytał Rozuszek, podchodząc blisko. Bo boli mnie ząb, Rozuszku. Westchnął miś Brązuś, lekko się marszcząc. Wiewiórka Skoczek skinęła głową, a Sówka Martynka powiedziała: musimy znaleźć sposób, żeby pomóc ci pozbyć się tego bólu. Może powinniśmy udać się do Wilka, który jest dentystą. Miś Brązuś pomyślał przez chwilę i uśmiechnął się do swoich przyjaciół. Dobra myśl, Martynko. Ruszajmy wszyscy do Wilka, dentysty. Może on pomoże mi pozbyć się tego kłopotliwego bólu zęba. Czy Wilk dentysta naprawdę pomoże misiowi Brązusiowi? Co czeka misia podczas wizyty u dentysty? Przekonajmy się. Miś Brązuś wraz z Rozuszkiem, Skoczkiem i Martynką ruszyli przez bajeczny las, śpiewając piosenki i dzieląc się zabawnymi opowieściami, żeby umilić ten czas podczas drogi do dentysty. Brązuś wreszcie dotarł do gabinetu Wilka, uroczego dentysty w tym bajkowym lesie. Jego serce biło mocno, a dłonie były lekko spocone. Widok Wilka dentysty, który się uśmiechał do misia Brązusia, sprawił, że miś poczuł się trochę lepiej. Witajcie, moi mili, przywitał ich serdecznie Wilk. Co was tutaj przyniosło do mnie? Miś Brązuś opowiedział Wilkowi o swoim bólu zęba i o tym, jak źle się czuje przez to. Wilk dentysta kiwnął głową ze zrozumieniem. Bolący ząb to niezbyt miłe uczucie, powiedział Wilk, ale nie martwcie się. Miś Brązuś zrozumiał, że czasem trzeba stawić czoła swoim lękom, by osiągnąć coś ważnego. Dlatego gotowy był, aby pozbyć się bolącego zęba. Nie martw się, misiu, pocieszył go Rozuszek, kiwając uszami. Będziemy tutaj cały czas i będziemy myśleć o tobie. Wilk to najlepszy dentysta, on wie, jak pomóc w takich sytuacjach, pocieszała go Martynka. Miś Brązuś odetchnął głęboko i usiadł na fotelu dentystycznym. Wilk uśmiechnął się do niego serdecznie i powiedział: wszystko będzie dobrze, misiu. Misiu zamknął oczy i starał się uspokoić. Wilk dentysta delikatnie zbliżył się do misia. Najpierw poprosił misia o otwarcie ust, aby mógł zobaczyć na bolącego zęba. Badał go swoim narzędziem. Misiu poczuł niewielki ucisk, ale starał się skupić na tym, że jest to konieczne dla jego zdrowia. Jesteś naprawdę odważny, misiu, powiedział Wilk, widząc, jak miś próbuje przetrwać te ciężkie chwile. Wyczyszczę i zaplombuję ci twojego bolącego zęba i już za chwilę będziesz mógł cieszyć się zdrowym zębem. Brązuś uśmiechnął się przez zamknięte oczy. Wiedział, że choć teraz może być trochę niekomfortowo, ale za chwilę przyniesie mu to ulgę i będzie zdrowy. Po chwili Wilk skończył pracę nad zębem i zamykając swój przybornik uśmiechnął się. Gotowe, misiu, teraz twój ząb jest już zdrowy. Misiu otworzył oczy, wstał z fotela i poczuł ulgę. Dziękuję, Wilku, to było mniej straszne niż myślałem. Przyjaciele podeszli do misia i powiedzieli mu, że był bardzo dzielny. Od tego dnia miś Brązuś już nie bał się wizyt u dentysty. Zrozumiał, że czasem trzeba stawić czoła swoim lękom, aby osiągnąć coś ważnego. Teraz mógł cieszyć się swoim zdrowym uśmiechem i smakiem ulubionego miodu.
wiedząc, że odwaga, którą wykazał na fotelu dentystycznym, była naprawdę warta tego wysiłku. Brązuś wiedział, jak ważne jest dbanie o zęby, aby długo cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem. Codziennie mył swoje zęby szczoteczką i specjalną pastą do zębów. Stał się prawdziwym ekspertem w tej dziedzinie. Przyjaciele Misia, Rozuszek, Skoczek i Martynka także zaczęli pilnować higieny zębów, bo wiedzieli, że to jest bardzo ważne. Razem nauczyli się kilku ważnych zasad, które pomogą zadbać o zęby. Myć zęby należy 2 razy dziennie. Misiu myje rano swoje zęby i wieczorem, przed snem. Dokładnie i przez 2 minuty. Nucąc swoją ulubioną piosenkę, używa pasty do zębów specjalnej, która chroni jego zęby przed próchnicą. Miś Brązuś pamięta także o nitkowaniu zębów. Dentysta Wilk nauczył misia, że czasem trzeba użyć nitek dentystycznych, żeby wyczyścić miejsca między zębami. To pomaga zapobiegać próchnicy. Unikać należy słodkich przekąsek. Miś Brązuś unika słodkich przekąsek. Wybiera zdrowe przekąski, takie jak owoce i warzywa. Nie tylko dba o swoje zęby, ale także pomaga swoim przyjaciołom zrozumieć, jak ważne jest dbanie o zdrowy uśmiech. Teraz wszyscy razem myją zęby, śpiewają radosne piosenki i sprawiają, że to stało się fajną zabawą. Miś Brązuś teraz już nie czeka, aż zacznie boleć go ząb, tylko regularnie zapisuje się na wizyty i odwiedza swojego dentystę. Dzięki swojej odwadze i zdobytej wiedzy, Brązuś wie, że może cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem przez wiele, wiele lat. A gdy tylko widzi swoje odbicie w strumyku, uśmiecha się szeroko, wiedząc, że dbanie o zęby to naprawdę świetna zabawa. I tak kończy się nasza historia o misiu Brązusiu, który przełamał się i przetrwał na fotelu dentystycznym, aby zyskać zdrowe zęby. Pamiętajmy, że trzeba pokonywać swoje lęki, aby osiągać coś ważnego dla naszego zdrowia i szczęścia. A dbanie o zdrowe zęby jest bardzo ważne. Wtedy wizyty u dentysty wcale nie muszą być straszne. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.